Z nami Mateusz Masternak na 9 gali FEN. Mateusz, jest tutaj dużo MMA. Jak Ci się podoba gala? Bardzo fajnie. Już abstrahując od tego, co się dzieje w ringu, to ta sceneria, oprawa naprawdę jest na światowym poziomie. Walki też są bardzo dobre. Kolega Michał Michalski wygrał, także jestem bardzo zadowolony. Ogólnie wszystkie walki są bardzo emocjonujące. Oby tylko więcej u nas we Wrocławiu takich imprez. Właśnie widziałem, Michałowi pomagasz dużo w boksie, sparujesz z nim czasem. Jak on sobie radzi w ringu? Na pewno jest bardzo duży progres. Sparowałem z nim w zeszłym roku. Jakby w tych swoich poczynaniach jeszcze bokserskich nie był taki pewny, zdecydowany. Jakby powiedzieć, nie czuł jeszcze tego. Teraz już jest zawodnikiem o wiele bardziej doświadczonym. Jest zdecydowany, pewny siebie. Te techniki naprawdę są już na wysokim poziomie i jak tu widzieliśmy w tym pojedynku, techniki bokserskie są jego atutem największym. Pogadaliśmy o MMA, teraz ważniejsze sprawy, czyli przechodzimy do boksu. No będzie szansa, że będziemy mieli po raz drugi mistrza Europy Mateusza Masternaka. Tak, bijemy się w Anglii 12 grudnia. Serdecznie zapraszam. Wszystko wygląda, że jest dopięte na ostatni guzik, jakby wstępnie jesteśmy dogadani odnośnie pieniędzy, rund, tytułu, wszystko jest na tak, więc teraz czekam tylko na umowę, no i chcę, żeby po prostu już nic o tym nie mówić, niech mówią pięści. Tony Bolu to solidny rywal, powiedz, masz już go zanalizowanego, czy dopiero będziesz to robił? Oglądałem wcześniej już jego walki, czy to z Cleverim, czy z Stevensonem. Jest to naprawdę bardzo dobry pięściarz, który mi postawi na pewno bardzo wysoką poprzeczkę, ale też uważam się za dobrego pięściarza. Nie zamierzam mu łatwo oddawać pola. Jadę do Londynu po swoje, miałem ten pas, wiem jak to jest, fajnie być mistrzem Europy i znów chcę to poczuć. Super. Powiedz mi, co jest jego mocną stroną? Jest to zawodnik bardzo charakterny. Stara się wywierać pressing, nie pęka, nie boi się wchodzić w otwarte wymiany. Także ciężko jakby dopatrzeć się u niego słabych stron. Jest zawodnikiem bardzo wysokim, jak na taki styl boksowania, bo lubi taką ringową wojnę. Zobaczymy, jeszcze będę z trenerami analizował jakby jego plusy i minusy. Myślę, że coś wybierzemy ciekawego. Jestem bardzo podjarany tym pojedynkiem. Jest to pojedynek, na który czekam. I już nie mogę się doczekać, także Londyn, 12 grudnia. Trzymamy kciuki. Tak jak mówisz, jest to zawodnik wyższy, będziesz musiał skracać dystans. Pasuje Ci taki styl boksowania? Oj, ciężko tu mówić, pasuje, nie pasuje. Chcę wyjść do ringu w najlepszej możliwej formie i robić swoje. I nie będę się skupiał na tym, co on będzie chciał zrobić. Będę się skupiał na tym, co ja jemu zrobię. Gala będzie bardzo duża w Londynie, przy wielkiej publice. Chyba już zatęskniłeś za tak dużą publiką przez ten czas. Na pewno duże gale są jakby bardziej na świeczników i kibiców i mediów i tak dalej. Nie ukrywam, że było miło walczyć we Wrocławiu przed Kliczko, jak również w Moskwie. Teraz też może w głównej walce wieczoru jeszcze to takie nazwiska nie są popularne, ale być może Joshua kiedyś dorówna na przykład Kliczko, więc kto wie, gala naprawdę zapowiada się fantastycznie. Jadę optymistycznie, naładowany pozytywną energią. Po prostu chciałem tej walki i wojujemy. W temacie była też inna walka, mogłeś walczyć o miano pretendenta do pasa IBF, z tego co pamiętam. Jesteś zadowolony z tego, że tak się to wszystko skończyło, żebyś walczył o pas mistrza Europy? Do tej propozycji, co wspomniałeś, tam było praktycznie, było jakieś zapytania, ale nie było jakichś konkretów. Tu było znacznie łatwiej to zorganizować, Anglicy byli dużo bardziej zdecydowani, wiedzieli czego chcą. Te negocjacje trochę potrwały, ale na szczęście skończyły się pomyślnie, walka będzie i to jest najważniejsze. Powiedz, jakie masz plany teraz treningowe? Będziemy się często widzieć w Wrocławiu, czy jedziesz do Berlina na dłużej, jak to będzie wyglądało? Wiadomo już coś? Już jeden tydzień treningów mam za sobą w Kimbaum w Niemczech.
W treningu jestem gdzieś już od chyba 5 tygodni, także już jestem teraz naprawdę w dobrej dyspozycji. Mam ze sobą już 2 luźne sparingi. Mamy jeszcze 5 tygodni, to myślę, że to wystarczy, żeby formę doszlifować naprawdę do maksymalnej. A jakich sparing partnerów jeszcze dostaniesz po drodze? Na tym jeszcze się nie zastanawiałem. Teraz miałem sparing z bratem Pulewa, medalistą olimpijskim. Bardzo dobry zawodnik. Warunkami fizycznymi przypomina Toniego, więc myślę, że to może być moim głównym sparing partnerem, ale tam ze sparingami w Niemczech nie ma problemu, więc o to się nie martwię. Chciałem zapytać jeszcze o Zygmunta Gosiewskiego. On ostatnio tutaj właśnie pomaga do jej przygotowaniach we Wrocławiu. Jest szansa, że zobaczymy go w Twoim narożniku oficjalnie jako jednego z trenerów, czy to będzie taka współpraca tutaj lokalna? Jest to współpraca lokalna. Bardzo jestem wdzięczny trenerowi Gosiewskiemu, że mi pomaga w przygotowaniach. Dołożę wszelkich starań, by trener mógł tam być. Ja tego bardzo chcę. I na 99% tam będzie. To jest trener Gosiewski, jest jak narkotyk. Jeden trening w tygodniu wystarczy. Naładuje mnie energią na cały tydzień, więc ktoś taki musi być w moim narożniku. Dobrze będzie usłyszeć polską mowę w narożniku, prawda? Tak, ja już czasami trenerowi Bramowskiemu mówię, żeby on już powiedział po niemiecku, bo on coś próbuje po polsku powiedzieć, coś ciekawego. W końcu później wychodzi to niezrozumiałe, to czasami mówię, panie trenerze, niech pan trener powie po niemiecku. Myślę, że bardziej zrozumie, jak trener powie mi to za 3 minuty po polsku, zanim trener dojdzie. Ale nie ma jakiegoś problemu komunikacyjnego, więc ten duet chciałbym mieć w narożniku i mam nadzieję, że taki będzie. Teraz przechodząc jakby do innych zawodników, innych bokserów, ostatnio Krzysztof Głowacki zdobył tytuł. Nie rozmawialiśmy jeszcze na ten temat. Jak Ci się podobała ta jego walka? Pokazał tam charakter, prawda? Oj, zdecydowanie tak. Ja osobiście wręczyłbym mu tytuł mistrza świata już za samą 6. rundę. To, co później wydarzyło się, to już tak naprawdę nie miało znaczenia. Ta runda była w tym pojedynku decydująca. W tej rundzie pokazał, jak dobrym jest pięściarzem, jakie ma wielkie serce. I no, nie można powiedzieć na Krzyśka złego słowa, bo zasłużył na ten tytuł jak mało kto. Chodzą słuchy, że Krzysiu Wodarczyk wraca na ring. Chyba ciągle masz ochotę i chrapkę na walkę z nim na Polsat Boxing Night, czy nie tak? No tak. Ale to będzie ta walka? Może na razie skupmy się na Londynie, a później porozmawiamy o Krzyśku. Dobrze, dzisiaj się obędzie bez wyzywania do pojedynku. Także jeszcze raz z nami był Mateusz Masternak na gali MMA Fan 9. Dziękuję, Mateusz. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.